Ja po prostu modliłem się za tego człowieka codziennie. No może prawie codziennie. Nieraz jak to tam młody człowiek, to klasówka wypadła, czy coś, się zamotał w tej codzienności. Ale modliłem się prawie codziennie i tak obserwowałem siebie. Jak tydzień po tygodniu wypalały się ze mnie te negatywne emocje. Żal, złość. Jak to jakby, jak lód w słońcu topniało. A jak lód w słońcu stopnieje, to zamienia się w życiodajną wodę. I rzeczywiście z tego rozpuszczonego żalu, złości, rozpuszczonego modlitwą, ogniem Bożego miłosierdzia, rodziła się taka cisza w sercu. Stopniowo odkrywałem zwiększający się obszar ciszy. Ciszy, za którą tęskniłem, bo lęk przed tym człowiekiem też nie pozwalał mnie się wyspać. Jakoś, gdy się kogoś mocno kocha albo mocno nienawidzi, to się obsesyjnie o nim myśli. Nieraz aż ciężko spać. I pamiętam, ten obszar ciszy się zwiększał i gdy zapadła ta cisza do końca, nastąpiło to uwolnienie uczuć całkowite, przyszło zrozumienie motywów zachowań tego człowieka, a jak przyszło zrozumienie, to i współczucie. Jak wtedy, te 30 mniej więcej lat temu, modliłem się za tego człowieka, to jeszcze modliłem się z taką intencją, że ja naprawdę będę dla niego bardzo dobry, gdy on się całkowicie zmieni. Ten człowiek nie zmienił się całkowicie. Ale modląc się za niego, ja odkryłem, że to nie jest warunkiem, żebym ja był życzliwy i dobry dla niego. Ten człowiek nie jest aniołem, skrzydła mu nie urosły, aureola mu się nie pojawiła nad głową. Ja też aniołem nie jestem. Czasami mam trudne zachowania i też rozumiem, że nie każdy jest taki w niebo wzięty i cudowny. Też nie jestem aniołem, ale przez te lata modlitwy stałem się osobą bardziej wyrozumiałą, cierpliwą i umiem okazywać życzliwość temu człowiekowi i porozmawiać. Chociaż i ja nie jestem święty i ten człowiek też święty nie jest. To tak odryglowałem się od środka w tej sytuacji. I trzeba po prostu na rekolekcjach sobie powiedzieć, gdzie ja jestem zaryglowany w środku. Gdzie tam jeszcze jest skobel jakiś przeze mnie założony, bo jak jest skobel, to Pan Jezus klucza nie otworzy zewnątrz. No, ja muszę od środka otworzyć. Mogę Pana Jezusa poprosić o pomoc, żeby pomógł mi się odryglować, uwolnić, otworzyć. Trzeba sobie takie pytanie zadać. Kogo mijam z daleka? Komu od lat nie mówię dzień dobry? Do kogo noszę żal w sercu? Może sytuacja trwa, może ktoś mnie codziennie krzywdzi, to trwa nadal. Nie zmienisz sytuacji, gdy będziesz utwierdzał się w tym, że to jest bardzo zły człowiek, a jesteś ofiarą. Nie zmienisz. Usprawiedliwisz tylko swoją nienawiść. Trzeba po prostu zacząć się modlić. I czytajcie Pismo Święte. To Pan Bóg będzie Wam dawał, kochani, wskazówki. Bóg nasz jest Bogiem żywym. To nie jest postać książki tylko. On przychodzi i działa. Ja, Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się. Przychodzę Ci z pomocą. Amen.